Trzeba było zadbać trochę o zawodników, żeby drobne urazy, które ich męczyły, żeby wyleczyć. I tak naprawdę na tym poświęciliśmy poprzedni tydzień. Ten tydzień już jest stricte przygotowanie się do 5 ostatnich spotkań. Ja nie mogę się doczekać tych meczów. No właśnie, przed Wami 4 pojedynki we własnej hali. To jest taki mały atut, jeżeli chodzi o to, że nie musicie gdzieś wyjeżdżać, trenujecie tutaj na miejscu, na swoich obiektach. Jak do tego podchodzicie? Na pewno dobrze, że gramy te 4 mecze u siebie. Mniej podróżowania, ale myślę, że to są aspekty mało ważne. Ważne jest to, żebyśmy w nich dobrze zagrali i zdobywali punkty. Czy może teraz zdradzić, na czym głównie teraz skupiacie się przed tym najbliższym pojedynkiem ze Skrą Bełchatów? I może co planujecie poprawić w swojej grze przed tymi właśnie najbliższymi 4 pojedynkami u siebie? Chciałbym bardzo, żebyśmy blok poprawili w Lubinie. Myślę, że trochę nas blok zawiódł w niektórych momentach, w niektórych aspektach i to bym chciał, żebyśmy poprawili na kolejnymi meczami. Mecz z PGS Skrą Bełchatów to ten najbliższy rywal, niewygodny, który też ma swoje problemy w tym sezonie, również gdzieś te kilka pojedynków z rzędu przegranych. Zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek i któraś z drużyn się przełamie. Jakby mógł trener tak podsumować ten zespół, jakby ocenił ten zespół, jego dobre strony, a może nawet i te troszeczkę gorsze, które gdzieś tam kuleją w tym zespole z Bełchatowa. Na pewno ofensywa jest bardzo mocną stroną Bełchatowa i Mateusz Bieniek już tak punktując. Myślę, że rzadko się zdarza, że rzadko ktokolwiek powie, że środkowy jest osobą, która decyduje o obliczu spotkania. Mateusz jest gościem, który decyduje o obliczu meczu, wyniku drużyny i ma bardzo duży wpływ na to. Na pewno jego jakieś powstrzymanie to jest dużo powiedziane, ale ograniczenie w jakimś stopniu pomogłoby nam wygrać to spotkanie. Jak trenerze wygląda zespół? Tak już na koniec, Rata na Czarni Radą. Czy wszyscy są do dyspozycji trenera, jeśli chodzi o aktualny skład? Czy możemy coś więcej się dowiedzieć? Ci, co mają być zdrowi, są na szczęście zdrowi. Powoli niektórzy wracają do zdrowia. Sebastian Warda może niedługo zacznie z nami trenować po tym niefortunnym złamaniu kości w stopie. A tak myślę, że wszyscy chętni do pracy w bojowych nastrojach.